z tej strony Magic 21, a to jest The Last of Us Remastered. A dzisiaj jest w ogóle Wielkanoc, więc wszystkiego najlepszego. I kontynuujemy las. Znów nagrywam to ranem, wiem. Nie gorzej. Chyba wszystko. Ale to YouTube skończyliśmy. Chyba muszę rynek wam odcinek i skończyłem to tutaj. Co się stało? Kolejna z debilnych pułapek Billa. Tam! Ja nie mogę. Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Okay. Przednij linę, to zjadę na dół. Robi się. Nie. Na pewno nas jest taki. No. Joel. Ale chwilę poczekał. To kulturalne było. Szybko przeładowało. Już przeładowało? Nie. Ile dziur muszą pomysło? Pośmieszeli. Moment. Pan jestem. Wszystko gra? Nie musi ją. Dalej, na szatę. Okay. Masz amunicję! Dzięki. O, dalej! A, nie chcę się przeciąć! Ja patrzę za przedmiotem. Teraz go do mnie.
cholera. Cholera, zaraz tu będą! Nie, tam to było lepsze. Szybko, Eli, szybko! Nie we mnie. A już chodzimy. Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle. Eli. Ej, co jest? Co ty uprawiasz? Rozumiem mnie! Powrócili na kolana. Uspokój się, stary. Ty już wróci na kolana! Nie prowokuj mnie. Spokojnie. Stało się ugryźć. Wyrastać coś. Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby zadanie. Wystarczy! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na początek zdejmij mi kajdanki. Wisię Joelowi przysługę? To ma być jakiś żart? Dobrze, z nich pierdolę. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszłoby ci na zdrowie. Posłuchaj, nie mała. Nie, piep się! Przykułeś mnie teraz do... teraz zamkniesz puszkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci piszę, ale na pewno nie aż tak. Prawdę mówiąc, bije właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś zgasić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Tak, chciałbyś. Możesz przestać. Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się, że znajdziesz coś przydatnego. Ja bym się uleczył, bo mam trochę mniej zdrowia i wlecił nową apteczkę. Trochę lepsze, lepo. Co on robi? Może przestać? Nie wiem, to nie. Przed chwilą widziałam, że on tu trafił. O! A, dobra. Nie będę mógł tego i tak podnieść. Przyda mi się w końcu używać tej jednej... Nie, zostajemy przy tym, bo będziemy mieli potrzebne chyba to. Chcesz to brać? Tak. Kiepski to mieszanista. Zawsze chciałam się nauczyć. Gary Kasparow! Łapy precz od szachownicy! Gary kto? Nieważne. Znaleźliście co trzeba? Drogę. No on sobie fajnie jest, no. Zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Okay. Musimy przejść do następnego budynku. Schody, szybko. Najlepiej się nie oddaj. Musimy ich tam zostawić. Rozejrzę się. Nie ma tam nic ciekawego.
Tu coś jest? Coś mi się plątał tym razem. Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. Co to za przesyłka? Pierdal. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Gdzie teraz, Bill? Moja druga kryjówka. A raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się? Bill, proszę. Mogłem go wyprzedzić. Jeden jest w środku. Właśnie miałem się rozgryźć. Spokojnie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie o ten. Szarpę, że tworzycie nierozłączny tyłek. Aha, jest to jeden przebiło. Jasne. Coś mi się widzi. Że się powstykaliście. A, coś tam z tyłu. Okej, idziemy. Dobra, dalej się z niej lej. Ile ona ma krwi? A może... Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie. Ty jesteś geniuszy. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Daj się siano, dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie... Łapa. Nie mam sera. Taki gra. Ja sobie to bym nie ucelę. Chyba nie wiem. Zdejmij ze mnie tego skurwiela! Po łebku. To nie palą. Wezmę moją cegłę. Będzie pan. Padła ta cegła. Dobra. Trzeba jeszcze raz sprawdzić barykady. Proste przeoczenia potrafią się zmieścić. Wiesz, co to oznacza? Trzeba będzie zabrać zapasy. Bill. Przecież sobie bestia wybrał. Tamte przymienie są przegrywane. Bardziej boję się nie zaroszonych. Bo ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? Nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem. Oni nie mają klucza. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu. W piwnicy. To jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi. Bierzmy graty. A. Co? Też cyplon? Nie ma mowy. Joel, ja potrafię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę?
w takim razie nie jest tak mądra, jak myślałem. Przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Jest mi zadanie takie proste, ale gówno, prawda? Jest dokładnie tak jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw, jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niankę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie, stary. Odpuść, zmuczymy już ruszać się. Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Nie mam już opra. Dobra, strzelba. Dobra, żeby było po polsku. Pofaj się. Ej, chyba będzie ten odcinek krótszy, do 30 minut będzie. Oto gościa bomba. Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie z blisko. No i schowię sobie to w kieszeń. Czy do plecaka. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nim zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przyjmują. Tak czy owak, parę miesięcy temu zaatakowała ich chmara zarażonych. Obsiedli im te ciężarówki. Pomiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. I ma sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać, no. Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoją. To się nawet może udać. Dobra, ulepszymy sobie za chwilę. No, zrobimy bardziej kabury. To się przyda. Jeśli do nas będzie stać. Z materiałami. Story. Nie ma tu jeszcze trochę? Trochę. Części. Dobra, to są trzy. Naprawdę nie ma. Chciałam sobie by dwie kabury od razu zrobić. Naprawię na pustek. No, najlepiej osiedlił się w kaplicy. Dobra, po prostu mieszka. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Dobra, zbierajcie się. To nie jest. Dobra, niczego nie dotykam, tylko. No, to tylko bomba. Kulawka biegaczy aktywowała większość bomb na południu miasteczka. Trzeba zrobić kolejną punktę. Nie zapomnij oznaczyć na mapie wszystkich bomb. Dobra, idziemy. Thank you.
wcale nie musisz na to patrzeć. Widziałam gorsze rzeczy. W porządku. Za tą bramą jest teren, którego nie znam. Robisz? Jeszcze lepiej. Jak nie jest. Widzieliście? Cicho. Szkoda, że ich się nie udało udusić, bo ja się w ogóle dziwię, że zwykłej biegaczy się da. Jeszcze na jeden raz mam ostrze. Aha, polepszono ostrze i wszystko. Jak mogę zapomnieć o... Czemu nie mogę się obronić? Nie mam ostrza. A 4 strzały to jeszcze plus. Dobra, więc będziemy trochę szli. Chyba przy szkole skończę. Nawet po szkole. Dla tego? Oni zaczęli leżeć. Nie no, nie mam taśmy? Nie mam taśmy do tego potrzebne. Wystrzały, wystrzały. Jest najgorzej. Nie umiem tego powiedzieć. Strzała, strzały. Nie no, umiem. Zawsze mi się strzała ze strzałem myli. Ale idealny head. Jeszcze przetrwał. Ład. Czekajcie, mam tu problem.
No i powiedz, zastrzelił, ale nie mam po co marnować strzał, bo mogę jeszcze je stracić. To jedyna bramka. Nie no, ten se podbiegł. Czemu ja tak nie mogę? Nawet od przodu jakbyśmy się podkradli, no to by nas nie zauważył. Teraz to potem mnie Bill podbiegnie i go zabije. Albo nie. Bo jak ja gram, no to zawsze go zabiją. Ty pie, to miało być po cichu. Miało być na cicho, ale nie na rozwalenie łba. Miałeś rację co do tego miejsca. Miasteczko żywych trupów. Właśnie myślałem, że on tak trochę. Już nie żyje, nie ma głowy. Nie no, ja se poprawię ręce. Dobra, przedłużę ten odcinek. Nie udało mi się strzelić w łeb. Nie, straszne wyjąć już się zaczęło. Straszne wyjąć. Padł. To strzałem kolano, w kolano i umarł. Strzałem. Sorry, że nie wiem. Ja dokładnie powiedziałem. Strzałem. Jest. Dokładnie w kolano. Typie, nie strzel bum! Ja się już nie skradam, bo nie mamy po co. Najlepiej, to jest stary. Będzie mi broń. No najlepiej, chcę wszystkich pozabijać. Nie wiem, czy się uda. Wystarczyła jedna cegła, żeby zniszczyć łeb. Działa. Dostał.
biorę. Maostrzem. Na przykład taki jeden klikasz na hita. Mam trochę lepiej. Łuk. Lili. Ja bym na przykład Eli dał ten łuk. Bo tak jakby się tam nie wzięła, no to można by było tu dopiero wziąć. Ale ja bym dał Eli na przykład taki łuk. Bo to się opłaca. Na pewno za. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Co? Ty zdecyduj. No najlepiej wygląda taki. Nie, bo żadnego klikacza tu nie było. Fajnie, bo to było bez dźwięku. Ha, przybyłem ją. Nie chcę jej ze zwłokami. Czuję. Spokojnie sobie przeskoczyliśmy bez dźwięku. Jak nie trafiłem? Gdzie strzelę? Czemu ja mówię strzela? Bo strzelę. Nie, dobra. Nie będę się bawił w wymowy. Nie no, na chamę. Może nie jest to. Czyje tu zdjęcie? Może twórcy gry? Na pewno jednego z paru. Bo zapomniałem. Dobra, tamtędy przecież. Kto ją tu zostawił? Masz przyjaciół w mieście? Nie, ale chyba wiem, kto się tu może kręcić. Chodź, Eli. No, widzę już szkołę. Tam dwie rzeczy.
Ja idę na Hama. Czemu na Hama sposób nie wiem. Czemu ja to nazwałem na Hama? Hej, Joel! Tak? Nie, nie. Nie wiem, czy to jest z jakiejś gry twórców. Czy nie to chłopak? Zajrzyjmy do Billa. Czyli tutaj. Musiałem tego dziennika całkiem zobaczyć. To jest długie. Ja nie chcę w tyle. Tak jak mówiłem, budynek szkoły, widać ciężarówka. Chodźcie. No i masa jest zarażona. No nie ma. Jest ich tam. Spokojnie, cicho. One wyglądały jak Marlin. W końcu mogłaby dziękować. Dobra. Dobra, to idziemy. Teraz sobie zmienię broń. Nie, nie na to. Na to. Eli, uciekaj! Biegnij!